Hej, witajcie moi drodzy, ja jestem z KKF i witam was w kolejnym odcinku, za przeproszeniem, z UJA, czyli tak, tej dziwnej konsoli, gdzie są bardzo różne dziwne gry. Nasiągałem tutaj mnóstwo jakiegoś indie szajsu, bo inaczej chyba tego nie da się nazwać. Jest też żaba, nie wiem czy pamiętacie symulator żaby, ale w żabę zagramy sobie nieco później, bo muszę dokupić tam jakieś dodatkowe poziomy. I nie wiem, zacznijmy od Mr. Mike'a. Brzmi fantastycznie, wygląda jak jakieś dziwne Mario. Ta grafika to po prostu aż myślę, że to będzie fascynujące. Co my tu możemy robić? Ja tutaj cokolwiek mogę robić. O, umiem skakać. A czy umiem chodzić? Okej, umiem chodzić. Mr. Mike, czemu nie masz dźwięku? Czemu to nie ma żadnych efektów specjalnych? Ale jest checkpoint, wow! Checkpoint mnie gdzieś teleportował i można jeździć windą w górę. Niesamowita. No co tam, zestrzelić? Aha, okej. Fajnie zwierzęta umierają, naprawdę, jest spoko, jest grubo, jest grafika normalnie lepsza. Fuck! Nie poddaję się. Cały czas, przed siebie, bez ograniczeń, niczym Dawid Kwiatkowski. Pozdro dla kumaty. Dobra, wiecie co? Starczy tego dobrego i najlepsze jest to, że nie wiem, kurczę, jak teraz mam z tej gry wyjść. Motorbike, pokażę wam Motorbike, bo to jest gra, która zapowiada się całkiem interesująco. No ładnie, czas już leci. I ta gra ma dźwięki! Ja pierdzielej, normalnie jest 3D. To może być nawet wciągające. Grafika co prawda nie powala, ale jak na tą konsolę, w porównaniu do Mr. Mike'a. Ja cię, to jest naprawdę nieźle, aż sobie ściszę głośniki, bo zaraz mi uszy wybuchną. Co to możemy? Next track. O, widzę, że zaczynały się lagozaury, ale spokojnie. Co to dla mnie? Lecimy ponad beczkami. Woohoo! Niczym husiek w Eurotrack Simulator, tylko jeszcze większe obroty. Co tu się dzieje? Drodzy państwo, tam był jakiś banknot dolarowy. Może tutaj coś można wygrać z tego i pierwszy jakiś trial się zaczyna. Tutaj będę musiał się popisać zaraz umiejętnościami. Jeszcze żyję? Halo? O tak, pokaż mu kto tutaj rządzi! Walcz z prawami grawitacji, spoko, że ten motocykl właśnie zrobił prawie 360 w powietrzu czy cokolwiek innego i świetnie przewaliłem głową, dzięki Rezi, super jesteś! Palec sobie sam, pozdro dla kumaty po raz drugi. Dobra, jedziemy dalej. O tak, widzieliście ten piękny skok? To się nie dzieje każdego dnia, to są wyjątkowe... I pięknie! Tutaj jeszcze nie byliśmy. Woohoo! Nie! Rezi, co ty robisz, no? Jak ja mam wygrać, jak ty cały czas o coś głową zahaczasz? Pokaż tutaj fanom z Włodzisława Śląskiego, czy skądś tam, jak się jeździ na tym motorbajku, a nie? Wiesz, tylko tutaj po beczkach. I czy to już będzie meta? Cóż za emocje! I powiem wam, że ta gra jest nawet fajna. Naprawdę nie spodziewałem się, że na tej konsoli będzie coś, co będzie interesujące, oprócz oczywiście symulatora żaby, ale ta gra jest naprawdę całkiem fajna. Co, jakieś beczki są spadają normalnie? Ha! Normalnie jak w Donkey Kongu. Dobra, to jest what the fuck? To jest prawdziwy wyścig z czasem, a to... Co? Ja pierdzielę! Tutaj normalnie wybuchające beczki jak w Minecrofcie. Nie, w Minecrofcie nie ma takich, w Isaacu są. Tutaj... Jak to trzeba przejść w ogóle? Okej, nie mam pytań, ragdole w tej grze są niesamowite. Tutaj znowu coś mi na głowę spadnie? Wiadomka, tutaj tak troszkę taktycznie dzisiaj. Ale ja nie dam rady, pewnie że dam. I siup. Jeszcze jeden i finish! Tak jest! Dojechaliśmy, next track! O tak! I uwaga, backflip! Nie w tą stronę! Ja pierdzielę, to w stronę, głupku! To jest muzyka! Amazing! O! Kurde! O, voila! Nie! Tak blisko, a tak daleko, normalnie jak Rosetta lecąca na kometę. Niby już leci, a się jednak odbija. I tak właśnie było też ze mną. Pozdro dla kumacy. Okej, tutaj trochę zwolnimy. Przejdziemy, no! I co teraz, co teraz, co teraz? Uwaga! Czy to już meta? Finish! Dobra, będzie dobrze, będzie dobrze. Damy radę. O nie, nie damy rady. A może? A
a może tak jest. Cóż za niesamowita przyczepność. Juhu! Nie, do przodu! Cudownie, cudownie, tylko nie głową! Co ja robię? Dobra, moi drodzy, to była druga dzisiaj dziwna gra. Co ja tu jeszcze naściągałem? W coś jeszcze na pewno chcieliśmy pograć. O! W to już grałem! I to jest prawdziwa rzeź. To jest prawdziwa rzeź, na którą nie wiem, czy jesteście gotowi. Jest jajeczko. Jest jajeczko. 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 O, tak. Czekajcie, którym guzikiem się tutaj sterowało? A, dobra, już wiem, jak się przyspiesza. Woohoo! Nie wiem, nie wiedziałem, że w ogóle tutaj można strzelać. I naszym celem jest jedzenie wszystkich ludzi. Czy to nie cudowne? To jest cudowny w opór. I tym przyspieszamy, dzięki czemu możemy atakować jakieś podniebne statki. Muszę coś chyba oszamać. Dzieci latają z balonikami. Nie wiem, czy oglądaliście film Up, czy jakkolwiek on się po polsku nazywał. Po polsku się pewnie nie nazywał, bo czemu miałby się nazywać Up? Ale tam właśnie był taki domek z balonikami. Robimy, słuchajcie, zakręcik i wynurzamy się. Nie, to była mina, chyba mi zadają obrażenia. Zastanawiam się, czy lepiej trzymać ten guzik, czy lepiej nie, i umarłem. Dobra, policjantów zeżremy, a co? I uwaga! Woohoo! Fajnie, fajnie, że mogę strzelać, to mi się podoba. Żrej gruz! Nie no, nie obrażajmy tutaj dzielnych panów policjantów. Cały czas nie do końca ogarniam, w którą stronę ten potworek bonus, skręcę. Chcę właściwie wciskać, żeby on... Nie, tego nie chciałem zrobić. I czekajcie, weźmy się... A, już dobra, już ta jak się steruje. Okej, rozwalmy te helikoptery. Rozwalmy helikoptery. Proszę, nie, jeszcze nie. To źle mi Super, super, świetnie. Jesteś super bagnie po prostu z KKF. Za mało ćwiczysz. Ale przynajmniej wiem już, jak się steruje. Patrzcie, do góry i w dół. A masz! Wow, co to było? Jaki super power up. Jocie, to już wiem, po co się używa tego guzika. A masz! Dobra, jestem mistrzem w tą grę teraz. Krowę zeżarłem, ludzika z balonikiem zeżarłem, to jakieś bonusy wpierdzielimy. I uwaga! W niebo! Helikopter! O tak. Dobra, lecimy tutaj w głębiny i do góry. Hurra! Dobra, ta gra jest naprawdę fascynująca. I co tutaj będzie, dzieciak z balonikiem? Krowę nie. Bo krowa stała na minie. A my nie chcemy wybuchać. Dobra, zejdziemy tutaj elegancko, nisko i uwaga! Woohoo! Nie, znowu w minę. Nie chcę w minę. Żyrej gruz, cyganie! Łabądź! Czy to był w ogóle łabądź? Nie wiem, co to było. Ale lecimy do helikoptera, uwaga! Bam! I teraz uwaga! Zdychać! Chyba życie tracę. Niestety. Dobra, zmieńmy tę grę szybko na coś innego. Już nauczyłem się przynajmniej wychodzić z gier, to mnie naprawdę pociesza. Jest jeszcze jedna gra, którą tutaj sobie ściągnąłem, jakąś dziwną. Tych gier to jest od zatrzęsienia, naprawdę. Będę musiał jeszcze coś pościągnąć do kolejnego odcinka. To są gry, w które w ogóle z czułkiem grałem. Patrzcie, ile tego jest, przewinąłem na sam początek. Fajne są emulatory, ale tego wam nie będę pokazywał. To jest kolejna fascynująca gra, ale... No nie wiem, nie wiem. Dobra, jak już jesteśmy w klimatach takich lekko puzzlowo-logicznych, to zagrajmy sobie w porcelanową kulkę. Czy tam marmurową kurkę. Kurkę. Kulki są marmurowe, nie? Chyba, nie wiem. Nieważne. Okej, okay. Gra jest prosta. Trzeba dojechać kulką do końca. To będzie fascynująca przygoda dzisiejszego dnia. Gramy. Dobra, tutaj możemy sobie delikatnie zjechać. Znaczy ja mogę... O, mogę skakać! Pozbieramy tej monetki. I... Zagapiłem się na kamerkę. O! Prawie spadłem. Okej. Okay. Nie! Dobra, jeszcze raz. Może prosto do finiszu, o ten level mi się nie podoba. Zobaczymy, czy z małą ilością punktów w ogóle da się przejść.
czy te punkty w ogóle coś mi dają, czy ja mogę tą kulkę potem, nie wiem, ulepszyć w jakąś super kulkę. Okej, okay, można przejść, zostaliśmy obsypani konfetti, brzmi fascynująco. Wow. To jest taki poziom? No proszę. No proszę. Czyli prosto, ale do celu. Wow, ledwo przeskoczyłem. Cóż za fascynujący lot, niczym Baz Astral. I dupa. Dobra, wiecie co, moi kochani, to były cztery różne takie dziwne gierki, dzisiaj taki może troszkę krótszy odcineczek, w sumie nie wiem, ile z tego mi jeszcze wyjdzie, ale wkleję wam w opisie linka do strony, gdzie są wymienione dosłownie wszystkie gry na tą przedziwną, fascynującą konsolę, więc chciałbym teraz was prosić, żebyście w komentarzach pod tym filmikiem głosowali, wymieniali gry, jakie chcecie, żebym nagrał, i z najciekawszych propozycji wybiorę parę gier i znowu pogramy sobie w jakieś śmiechulkowe, dziwne gry, o których po prostu mózg wybucha. Także życzę wam miłego dnia, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia, do zobaczenia na moim kanale i też innych, bo niedługo będą różne fajne filmiki innych youtuberów ze mną. Ale zobaczycie. Trzymajcie się, zapraszam też na Facebooka, gdzie są najświeższe informacje. Na razie, hej! Kerry? Boże, co za bzdura.